Cześć, świnki. Witajcie, prosiaczki. I prosiaczki. Dzisiaj mamy nie byle, nie kobyle caco. Mamy piwo z Kormorana, nazwie Kłos. Pokaż Państwu. Wielozbożowy. Ty, ale tu widać lepiej, czy bliżej? No nie wiem. Nie włączyli się tej lampy. Czekajcie, włączę lampę na żywo. Dara, pomalu. Ta 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 ta. La la la. Już? A dałeś full? No patrzcie, zobaczcie. Patrzcie. Kłos wielozbożowy. Browar Kormoran. Powiem wam tak, ja pierwszy raz o tym piwie dowiedziałem się z piwnego Lublina. Tak? Będzie na tym blogu często o piwnym Lublinie, gdyż my jesteśmy świnki z lubelskiego. Nie wstydzimy się swoich korzeni. Smalec też lubimy jeść. Liści też się nie wstydzimy. Nie wstydzimy się. I ja pamiętam, jak na piwnym Lublinie Maciej Dwasto. Kojarzysz? Oczywiście, że nie. Na bank. Napisał, jak rzucił zdjęcie tego piwa, napisał: ktoś tu kraftowca moi tyłki. No ja sobie myślę, o co ja wiem, no i wersalka była w tle. Na tym no coś chujowe, tak, słabe, no, słabe zdjęcie. Tam to zdjęcie. No i tak było, że ten, no ja sobie myślę, dobra, może chodziło mu o cenę. Natomiast, jak wypiłem to piwo, a to było w lecie, to okazało się, że faktycznie jest w tym dużo prawdy, z uwagi na to, iż piwo jest bardzo, bardzo... Mega rzeźkie. Też, ale jest bardzo rozbudowane, jest głębokie. Ponieważ... Jak nasikał mi na balkon, to głębokie nie było. No ale było za to treściwe. Ponieważ do uważenia przez RZ użyto przez rzecz z kropką. Żyta. Żyta przez rzecz z kropką. Przez RZ. Słuchajcie, są chmiele, tak zacznijmy od tyłu trochę, ale chmiele są, jest citra między innymi. A oprócz tego aromatyczne polskie. Nie wiadomo jakie, podejrzewam, że w zależności od sezonu używają takich jakie są. Albo jakie są lepsze. Natomiast ciekawostka jest w zasypie, gdyż... Może czytaj ty. Nie, to za dużo. Ale w zasypie mamy, no ale czekaj, zarówno słód żytni. Niech powiem chyba, tak? Ludzie tak? Chcą się dowiedzieć, no, tak? Tak, musisz to mówić. No. Słód jęczmienny, jasny oraz ciemny. Że ja nie mogę kupić mieszkania gdzie indziej, no. Słód żytni. Mogłeś, ale... No i co jeszcze przecież? Ale było tanio. No ale drogo, ale nie ja właśnie ja ci mówię, do czego dobrze. Słuchajcie, słód żytni, płatki owsiane. Ty, on to czyta ze składu. To, widzicie, inteligentne okulary założyłem, ale i tak mi jakoś wyszło. Ja to czytam z tych morskich opowieści, wiesz. No dobrze, czytaj, bo lepiej ci to idzie. Ja mam licencjat, to wiesz, to nie byle jak. No i słuchajcie, jest tak, cud żytni, płatki owsiane, słód jęczmienny. I do tej pory jakby wszystko jest standardowo, ale oprócz tego jest chmiel. Mamy orkisz. Dobrze. Mamy płaskórkę, która mi się wydaje kurwa gatunkiem ryby, a nie jakimś pszenicą. No i samoprze, która jak dla mnie to jest zwierzę. Takie co łazi po dywanie i samo w pieprza coś. Samoprza. I pominąłeś, mój drogi przyjacielu, sąsiedzie, najważniejsze. Co? Wszystkie te ryby i wieprze są z uprafeko. Z uprafeko, to ja akurat nie jestem fanem tego. No, widzisz? Bo podejrzewam, że robaczywe. Ale jeżeli robaczywe, to może właśnie robaki robią taką robotę. Robaki robią robotę. Natomiast słuchajcie tak, my już wcześniej chcąc przygotować się do filmu, gdyż... Pozbyć się tremy. Patronuje nam przy tym blogu pan Kamil Durczok. Jego profesjonalność, profesjonalizm i jego podejście do sprawy. Między innymi nie ma tu upierdolonego stołu, jak w TVN-ie, co on gnębił. Nam to wszystko przyświeca, te jego idee, w związku z tym my chcemy się przygotować to do filmu. To nie Lis gnębił? To Lis gnębił. Nie, to dużo, no to jest filmik, no, Arurku. Słuchajcie, chodzi o to, żeby się przygotować do filmu, w związku z tym myśmy już sobie otworzyli jedną butelkę. No i tak naprawdę już trochę jesteśmy prepared. Co w nich wyczuć? Co nie zmienia faktu, że otworzymy przy was też piwo. Żebyście się nie czuli, jakbyście na krzywy ryj weszli na imprezę i właściwie nikt was nie poczęstował. Co nie? Więc odpalamy. Jezu, jak ty wyglądasz męsko z tym otwieraczem. Kochany. No i słuchajcie, to jest tak, o tak. Lejemy to jest jak? Tak, o tak. Lejemy na Tomka? Zajdź tam, tak, na Tomka. Lejemy na Tomka. Bul. Widzicie, jak jest oblepione ładne szkło u Michaela? Michael? Mogę tak się mówić? Michael jest zawsze spoko, no. U Michaela Well... Mike? No i ale zobaczcie. Piwo. Barwa jest superowa. Ja nie wiem w ogóle, na ile wy ją widzicie. Łoją nam lampy tak w oczy, że według mnie to jest jasna słonka. Jasna słonka, mętna i bardzo przyjemna. Natomiast piana
Wygląda jakbyśmy stukli sobie jaja i zbili białka. Bo jest naprawdę bardzo gęsta. Pani prezydentowa pomogła upiec tą bezę. Na dole cieczy przechyla, a na górze pianka się trzyma. Ślizne piwo, stronę. Naprawdę ślizne piwo. Całe szczęście, że tutaj ten podpórka zasłoniła mi krocze. Naprawdę ładne piwo. Faktycznie. No i słuchajcie, jest tak, w aromacie jest trochę tropikaliów, trochę żywicy. Sporo tropikaliów. Jakiś brudny kapsul. Trochę żywicy jest. Ściągę na kapsul napisać. A jest czyta, bardzo dużo ziołowości. Nie. Z polskiego chmielu. Ja mam. Ja mam. Ty masz jakieś chujowe piwo w takim razie? Nie, dla mnie tutaj są cytrusy. Tak? Ja nie mam. Słód. Uwaga. Pszenica ma cytrusy. Pszenica zżyta i cytrusy. Jak dobre musli. Nie, słuchajcie, jest tak. W aromacie, no to w takim razie cytrusy. Tak, tak. Jest, tak, jest co to miało być? Jest ziołowość. Cytrusy, ziołowość. Żywica. Jest duża paleta barw i aromatów. Natomiast dalej sobie. W smaku jest płaskórka. Natomiast w smaku. Smaku żeśmy jeszcze nie doszli. Znaczy, umówmy się, że tak, aromat jest bardzo szeroki. Jak spektrum dzisiejszego Sejmu. Jak ja w brzuchu. No, chociaż nie, chyba nie, nie jest tak źle. Natomiast w smaku jest trochę w drugą stronę, czyli zamiast w aromacie spodziewanego IPA, no bo w zapachu nie ma dużo słodów, nie? Nie, nie, słodów prawie nie ma. Co prawda wspomniałem o pszenicy zżyta. Jest lekkie, tak, oczywiście, tak, ale ona nie dominuje w żaden sposób, więc wydaje nam się, że to jest jakieś typical IPA i odpalimy sobie jakąś mega goryczkę. Natomiast jak w aromacie, jak w smaku już przepukujemy gardło, możemy. No to jest wtedy inaczej, bo czujemy dużo. Jest bardzo rzeźko, tak? Jest naprawdę bardzo rzeźko. I w tym piwie jest bardzo niska goryczka. Zgodzisz się? Nie, no bardzo niska to nie. Zgodzę się, że jest. Że jest mega niska. Że jest niska w porównaniu do. Na przykład, tak, no możemy już po prostu mamy troszkę zryte łby, tak? Tak, do standardowych IPA-ów. Natomiast tu nie ma podanej. Nie, tu nikt nie napisał, co to jest za piwo. Ale to piwo jest dobre. Pamiętam, jak nasikałeś mi na balkon. To zazdrości, spróbowałem tego piwa i uwierzcie, pierwszą butelkę tego piwa wypiłem tak jak Misiek w upalny dzień i po prostu wchłonąłem, nie? To... Siadł na niej, przekręcił tyłek, no, wszystko się wlało. Kurde, no, dałem ci pole do popisu. Szklankę tego piwa wchłonąłem tak naprawdę w pół minuty. Siadł na niej, przychylił się, wszystko się wlało. Także szybko szło. Natomiast tak, to jest świetna propozycja dla kogoś, kto chce poczuć trochę, co to jest Ameryka, a z drugiej strony no nie lubi gorzkich piw, albo jeszcze się nie przekonał do nich, bo też tak mówmy się. Nie wie, że lubi. Nie każdy z nas, jak się rano obudzi, to lubi gorzkie piwo. Butelce. Tak. Do tego trzeba dojrzeć. Siadasz na tamponie, siadasz na wacie, siadasz na kierowcy tramwaju. No i później z czasem siadasz na butelce. I tu jest to samo. Identyko. Kolejnym poziomem tajemniczenia jest siadanie na butelce i dopychanie jej szklanką pełną piwa. Tak jest. Jak ktoś za mało lata próbuje piwo w wieku 14 lat, to mówmy się, próbuje harnasia, to każdy mówi, że jest gorzkie. Natomiast z biegiem czasu tolerancja na goryczkę wzrasta. W związku z tym okazuje się, że perła nagle już gorzka nie jest, tylko słodka i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś normalne piwa pija... Perła jest słodka. Oj, normalne w sensie... Ze wspomnień, tak? I ze słodu. Ja tak mam. A ze słodu? Ja myślałem, że ze wspomnień. Ze słodniej. Ze wschodniej Polski. Piękne piwo. Jeżeli ktoś... W zasadzie Kłos też jest ze wschodniej Polski. Polska nie jest ze wschodniej Polski. Północnej. No ale wschodniej. Wszystko co na wschód od S7 jest wschodnie. Dobra. Ale północnej. Skończyć możesz ten wątek? Nie, może ciągnąć. No dobrze. Ale słuchajcie, wracając do sedna. Jeżeli macie znajomych, na przykład, którzy przyjdą na targi, ale kormorana nie ma. Co to o tych targach? No bo lada moment. Będą jakieś targi. Proszę Państwa, o targach będzie, Państwa targi. Będzie jutro. Albo wczoraj. Targi zła. Oglądałeś Minionki? Oczywiście, zawsze. Targi zła są tam. Więc jak ktoś przyjdzie ze znajomymi do pubu, może być? Już? Albo do Leclerca. Albo do Leclerca. I znajomy powie tak, kup mi jakieś fajne piwo, ale zróbmy żeby... to piwo w kiblu w Leclercu. Ale żeby nie było takie gorzkie, jak ty pijesz te gówna. Ale z drugiej strony, żebym wiedział mniej więcej, w którą stronę, gdzie dzwony biją, gdzie dziwki bardzo stoją. Bardzo dobrze mówisz. To weź mi daj. No to
To weź mu i daj. No. Idealne wyjście. Po raz 76 pokażemy to piwo. Weź mu i daj kłosa. Weź mu i daj kłosa. Taka jest nazwa tego piwa. Browar Kormoran. A co istotne... Wyciągnij pan paragon. Już nie mów o rzeczach istotnych, bo to, o czym my gadamy w tej piwnicy, jest w ogóle nieistotne dla 99% społeczeństwa. Nie, jest drogie. Ale dla 2% jest. Dla jednego, tak? Polska ma 101% społeczeństwa. To jest piękny kraj. Bo to jest piękny kraj. Oczywiście. I stoi społeczeństwem. Słuchajcie. Bardzo fajne piwo. W smaku, jeszcze żebyśmy wrócili trochę i trochę opisali trochę to piwo. Trochę. To piwo jest takie bardzo przyjemne. Lekko kwaskowate. Tak? Zbożowo, tak? Chlebowo. 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 Nie typu, jak to mówi Tomek Kopyra, którego serdecznie pozdrawiamy. Nie w stylu pumpernickel, przypadana skórka od ciasta. Nie w tę stronę, tylko w stronę wąchnięcia piwa. Takiego kwasu. Kwasu. Mówiłeś o chlebie, nie. Drogi kolego. Tak, przepraszam. Nie, no nie ma. Chlebu. Piwo to nasz chleb powszedni. No. Jest, co będziemy pierniczyć? To piwo jest lekko kwaskowate, bardzo gęste z uwagi na żyto i płatki owsiane, które są tu dodane. Bardzo fajna piana, zresztą do końca się utrzymująca. No i jest goryczka, która jest bardzo delikatna, ale nie w taki sposób jak w lagerze, że właściwie jej nie czuć, tylko kto chce, to dostanie. A jeżeli ktoś nie lubi bardzo goryczkowych piw, no to nie będzie mu ona przeszkadzała i będzie też zadowolony. A wszystko za kurwa 5,80! Piona! 95. 5,95! Dobrze. Chodzi dobrze. O co? Chodzi o to, że w ogóle... Kormoran. Jak pierwszy raz nalałem tego piwa, to myślałem, że oddałem moc do laboratorium, tak? Moc jest raczej rzadki, a to piwo jest niesamowicie gęste. No, nie, rzadki jest mocz. Mocz jest rzadki, a, no. Piwo, a to piwo jest bardzo gęste. Sorry za te takie chamskie porównania do moczu, ale... Ale piwo, znaczy... Ale już no w otoczeniu, tak śmierdzi bąkiem, że zacząłem zachowywać się po chamsku. No i dobrze. Tak? No więc tak. Ale czekaj, to ty mówiłeś jeszcze takiego... Mówiłem, że to jest pyszne piwo, a, już chyba 7 słuchajcie, Kormoran, to już ty mówiłeś którymś z filmu. Nie, to mówiłem, że jest naprawdę nagranym. Fajnym browarem regionalnym. Według nas najlepszym z regionalnych browarów. Ze wschodniej Polski. Ja nie... Znaczy tak, gdyby na przykład Tenczynek, Ciechan i cała reszta poselskiego składu szła w tą stronę, no to myślę, że kraftowcy mieliby znacznie ciężej na rynku. Natomiast nie idą, idą w inną stronę, ale Kormoran robi swoje. Właśnie to jest najważniejsze, że Kormoran ciągle robi swoje. Ten browar w żaden sposób nie gwiazdoży tak jak my, tylko oni ciągle robią swoje, tak? Oni ciągle robią dobre piwa i każde piwo jest, nowe piwo jest na pewnym poziomie, dobrym poziomie. Próbują rzeczy nowych. Próbują, znaczy tak, próbują, chociaż no nie, może nie oni są teraz, aż tak oni innowacyjni. Oni teraz wydają jakiegoś portera i to jeszcze okay. Ze śliwką, tak? Okej, okay. Nie są tak innowacyjni jak browary kraftowe typu Chaupi, no które oczywiste. Wylały to się z czteroma kwasami, ale... Też z drugiej strony nie siedzą, nie gniją w tym swoim jednym stylu, czy to, przepraszam, wariacją na temat ośmiu, że tam lager z śliwką, lager z cipką i lager z piłem ostatnio lagera nieurodzonym płodem. Z figą i cytryną. I jak koleżanką smakowało? No, było pyszne. Fidze smakowało? No. Natomiast Kormoran robi bardzo fajne piwa i właściwie wszystkie, które robi, zwłaszcza mówimy o serii Podróże Kormorana. To nie jest no to są. No nie jest, ja wiem. No ale mówimy tutaj o tej serii. To są piwa, które robią w swoim stylu naprawdę świetną robotę. Zwłaszcza Rauchbock dla mnie jest, kurde, no świetny. Natomiast no, nie wszyscy go lubią z tego co. Pamiętam, że zresztą kochany sąsiad stojący obok poczęstował mnie kiedyś IPO z Kormorana, z Podróży Kormorana i no byłem zachwycony. Byłem zachwycony tym piwem, tak? Tak jest, no bo IPA się trzeba zachwycać. No. Tu się siada na butelce, tu się nie jedzie się autobusem. Dobra, słuchajcie. Chyba czas otworzyć kolejne piwo. Kapsel dla was. Musisz podejść bliżej, tak mi się wydaje, ale ja to się... Kapsel nie, dla was, czekaj, weźmy przepuść. No to jest właśnie, to jest dobry mak. Kapsel dla was, dla nas reszta piwa, a wy... A wy kupujcie i pijcie kłosa. Dawajcie go znajomym. Jeżeli ktoś brecha się... Umyjcie pachy, umyjcie pachy. Wrzucisz to jeszcze przed targami? Co, pachy? Nie, ten film. No nie wiem. Dobra. A co mi dasz? Jak jesteście przed targami? Umyjcie pachy, pachwiny, gdyż idziecie na mega imprezę. Jak jesteście po targach, umyjcie pachy, pachwiny, bo idziecie do roboty. Wasze zdrowie. Również wasze. A nasze szczęście. Bywajcie.
na wypas, nie?